ciągu ostatnich 10 dni zaszły w naszym kraju ważne wydarzenia. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Sprawa, tak powiem, marca jest taka niedokończona i chciałam przy okazji powiedzieć o wyśmienitej książce na ten temat. Jest to książka profesora Jerzego Eislera, który jest szefem IPN-u warszawskiego, który napisał książkę pod tytułem Marzec 1968, która nie zrobiła kariery, na którą zasługiwała, między innymi dlatego, że zamiast, jak przedtem mówić, że marzec 68 to była sprawa grupy komandosów, grupy młodych, superinteligentnych, oddanych ludzi, on udowodnił, że w marcu, i to na przestrzeni całego marca 68 roku, protestowała właściwie cała Polska. Profesor Eisler pracował wiele lat nad tym i poznajdował szczegóły, że właściwie nie było miasta, w którym nie byłby protestu przeciwko władzom. Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie, o co chodzi? To w ogóle obala ten mit, że w 68 roku buntowali się studenci i byli zupełnie zobojętniali robotnicy, a w 70 roku buntowali się robotnicy i byli zobojętniali, była zobojętniała inteligencja. No to są takie mity na przykład z filmu Wajdy. Otóż na przykład w samym Gdańsku, z tego co profesor Eisler znalazł w archiwach, rzucono, już nie pamiętam, kilkanaście ton śrub i kamieni w stronę policji, więc widocznie musiało być tego dużo, jeżeli w ogóle pozbierali, policzyli. Było dużo aresztowań. Aresztowano w całej Polsce i licealistów, i robotników, i inteligencję. Także po prostu to był... Tylko że władze informowały wyłącznie o tym, że to są studenckie sprawy, że studenci nie mogą docenić tego, co im dała Polska Ludowa i że to jest za podpuszczeniem syjonistów i rewizjonistów zachodnio-niemieckich. Nie możemy pozwolić, żeby grupa politykierów, nieodpowiedzialnych studentów, chuliganów w naszym stołecznym mieście doprowadzała do takich burt. No nikt z nas nie miał żadnych złudzeń, że to nie są robotnicy. To byli, po pierwsze byli ORMowcy, czyli Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. I to do tego się człowiek nie zapisywał na ochotnika, żeby był normalnym człowiekiem. A po drugie, z tego cośmy potem się dowiedzieli, ich przetrzymywano przez kilka godzin w kinie Kultura, niedaleko Uniwersytetu Warszawskiego, więc dostali troszkę wódki i rzeczywiście wkroczyli na uniwersytet jako oburzeni robotnicy, tylko że im z rękawów wypadały pałki. Także jak na moim procesie pojawił się jakiś zupełnie nieznany mi człowiek i powiedział, że on właśnie jako klasa robotnicza przyszedł i widział, że ja podżegam do demonstracji i założenie było takie, że ja powiem, ja nigdy pana w życiu nie widziałam, natomiast ja powiedziałam, oczywiście, pamiętam pana, to panu z rękawa pałka wypadła, no to wtedy on się zmieszał, ale robiono wiece i jeżeli pan dokładniej popatrzy na te wiece w fabrykach, to zobaczy pan te strasznie zmęczone twarze ludzi stojących z tymi plakatami, które ktoś im wsadził, których być może oni nawet nie czytali. Wystających przy kioskach z piwem, korzystając z okazji do rozróbek i burt, dały upływ swoim zwierzęcym namiętnościom. Jesteśmy oburzeni wybrykami oraz organizowaniu wieców w celu manifestowania walki z władzą ludową i socjalizmem. Pierwsze aresztowania, w które ja też popadłam, to było 8 marca. Potem było kilka dni bardzo silnych demonstracji, najpierw w Warszawie, to Politechnika, Uniwersytet. Potem powstały komitety studenckie i Uniwersytet Warszawski trzymał, i były strajki studenckie na Politechnice i w Uniwersytecie Warszawskim, ale też w innych miastach Polski. Ułonić studentów, ułonić studentów, osób, które
I taka kolejna duża fala aresztowań była pod koniec marca, kiedy złamano strajki. To były strajki czasami takie okupacyjne, znaczy studenci nie wychodzili z uczelni, ale szli na zajęcia, żeby pokazać, że nie są bumelantami. I rzeczywiście pod koniec marca pojawiło się bardzo dużo osób, których wcześniej nie znałam, a którzy potem również odegrali bardzo ważną rolę w opozycji w Polsce. I to właśnie byli ci, którzy przystąpili do komitetów studenckich, pisali ulotki, zbierali informacje, jeździli z miasta do miasta z informacjami. Jest naszym obowiązkiem wykorzeniać z umysłów przeżytki starych i na zawsze minionych przeciwieństw. Myśmy nie mieli w ogóle tego wrażenia, zwłaszcza po wyjściu z więzienia w lipcu, sierpniu, że ktoś był przeciwko nam źle nastawiony. Na odwrót, chłopcy, mężczyźni, którzy byli w więzieniach, mówili, że raczej się do nich dobrze odnosili kryminaliści. Ja natomiast pamiętam, no takich normalnych ludzi, no, szukałam pracy na przykład i dostałam jedynie pracę jako kelnerka w kawiarni w Łazienkach w Warszawie i pamiętam, że ten kierownik, to była prywatna kawiarnia, chyba jedyna w Warszawie, ja mu mówię, no dobrze, dobrze, to pan chce mnie przyjąć, ale w końcu i tak nic z tego nie wyjdzie, ja mówię, bo ja jestem z marca. A on stał i powiedział, a ja jestem za K. No i to było bardzo ładne. Potępiamy wszelkie akty przemocy fizycznej stosowane wobec manifestujących studentów. Domagamy się ukarania winnych brutalnego postępowania milicji. Protestujemy przeciwko kłamliwemu informowaniu społeczeństwa o zajściach, jakie miały miejsce na wyższych uczelniach Warszawy. Komandosie to była nazwa wymyślona przez jakichś działaczy partyjnych, dotycząca studentów bardziej aktywnych na różnych spotkaniach organizowanych przez partie ZMS, ZSP i takie różne rzeczy. I była to też bardzo luźna grupa, znaczy myśmy siebie nie uważali, że należymy do jakiejś grupy. Zresztą z tym były olbrzymie kłopoty później, kiedy doszło do procesów, ponieważ oskarżano nas z tak zwanego małego kodeksu karnego. To jest jeden z tych przykładów, o których ja dzisiaj mówiłam, że prawo jest właściwie, nikt nie szanuje prawa. Mały kodeks karny nazywał się mały kodeks karny w okresie wprowadzania władzy ludowej w Polsce i to był z 1944 roku, miał być zniesiony w 1947, ale go zniesiono w 1970 roku i to był bardzo ostry. Nam chciano grozić, czy mieliśmy, już nie pamiętam szczegółów, ale tak, z artykułu 36, który mówił o tajnej organizacji, która ma na celu obalenie systemu i tak dalej, co było bardzo, znaczy w sumie było sympatyczne mieć organizację, która chciała obalić system. Problem, że tej organizacji nie było i biedni sędziowie, i teraz ja właśnie to też nawiązuję do tego, że to są ci sami sędziowie, którzy czasami i dzisiaj są sędziami, więc strasznie się męczyli, żeby wytłumaczyć i na przykład jeden z sędziów powiedział, no organizacja była tak tajna, że nawet jej członkowie nie wiedzieli o jej istnieniu, a inny z kolei tłumaczył, że organizacja być może nie istniała obiektywnie, ale istniała subiektywnie albo na odwrót, już nie pamiętam. Procesy były znacznie łagodniejsze niż to się zapowiadało na początku. Być może dlatego, że wśród protestujących były dzieci prominentnych osób. Tak, ale to były prominentne osoby, które te władze właśnie chciały usunąć. No niestety w komunizmie, w dyktaturze nie ma przepływu kadrów w naturalny sposób, ani nie ma konkursów na dane stanowisko. Trzeba coś wykonać, żeby się zwolniło jakieś stanowisko. Ale właśnie jak mówię, była ta pierwsza fala aresztów, moim zdaniem była robiona z takich list. Troszkę tak jak były robione listy internowania w 1981 roku, że one były robione z góry i na przykład na tych listach osób już aresztowanych były osoby, których nawet nie było w Polsce. Natomiast po tych komitetach studenckich, po dwóch tygodniach w więzieniu i na tych listach pojawiły się osoby, no na przykład takie jak Antoni Macierewicz, który był studentem historii, nie wiem, czy na tym samym roku co Michnik, a na pewno nie był synem prominenta i bardzo dużo innych osób, z tym, że ten proces jeden
rozbity na pięć małych dla komandosów, czyli organizacji tajnej, to zrobiono tylko właściwie albo dzieci, to trzeba było albo być dzieckiem prominenta, albo mieć żydowskie nazwisko. Mój ojciec nie był prominentny. Nazwisko wprawdzie miałam, Gomułka powiedział Kierszowicz Lasota, no ale w procesie musieli używać nazwiska Lasota, więc przypuszczam, że ja się złapałam na ten proces, dlatego że jednak ktoś tą rezolucję 8 marca czytał i ktoś naprawdę był na tym wiecu i to akurat byłam ja, więc moim zdaniem to byłoby zupełnie niesprawiedliwe wobec mnie, gdyby mi nie zrobiono tego procesu. W 1970 roku Irena Lasota wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. W 1981 roku została współzałożycielką Komitetu Poparcia Grupy Oporu Solidarni RKW Mazowsze NSZZ Solidarność w Nowym Jorku. Założyła fundację Institute for Democracy in Eastern Europe, IDE, w 1984 roku. Jej inicjatywy efektywnie wspomagały część opozycji w Polsce. W marcu 2008 roku została odznaczona przez prezydenta Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie krytycznie wypowiada się o zagrożeniach dla wolności słowa w Polsce. Ale o tym opowiemy już w następnym spotkaniu z panią Ireną w przyszłym tygodniu.